Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Koronowic, a to jest kolejny odcinek z symulatora maszyna. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą jazdę do Okonia Głównego. Przyjąłem. A co to się dzieje? Już 5 minut opóźnienia. No cóż, a to stoimy. Myślałem, że w sumie będę miał wyjazd. Ktoś pisał tu badany, tu badany, tu badany. Cóż, miało być tak pięknie, ale nie jest.
Nie ten klawisz, ja i zawsze moje tłumaczenia na wszystkie scenerie. Czekił by mnie kliknął, zawsze jest nie ten klawisz. Tu sobie stoją, bilety kupują, ten sam myśli, co ma kupić, na jakiego miasta. Tu jakiś się wita. Wiosna stoi, jak mi miło. Ja czekam na wyjazd. Ojejko. No a widzę, jak krótka trasa. Idziemy zobaczyć, czy sygnały końca pociągu się świecą. To widzę wagoniki pierwszej klasy też ciągniemy. A nie wiem, ja nie sprawdzałem tego składu, szczerze powiem. Przed jazdą. Świecą się. Można jasno stwierdzić, świetnie się. Ojejku, ale dziś wybuch w tej lokomotywie. Pociąg wjechał. Dziś X6 sobie wjechał. A my dalej bez wyjazdu. A parowa. Opóźnienie o nie wiadomo ile czasu.
jedziemy. Bez oporówkę rzucili. Ileś trzeba z niej zrzucać, no to 40, nie? Mieliśmy na bez oporówce. W każdym razie. Raperów się zaraz będzie ładował. No właśnie. Ładuje się. Tak jak przepowiedziałem. Właśnie wjeżdżamy. Teraz będzie ta gliska przymusz. Potem będzie Parów. Robi z 15 minut opóźnienia, na pewno. Ciebie na tym rozkładzie.
Dobra, napiszę do pana, bo widzę, że jest w porządku pozdrowienia. Myślę, że wszyscy go pozdrawiają. Pozdrowienia dobiegną pana kolejorza. W komentarzach proszę. Bardzo miły pan. Z tego co widzę. Wiadomo. Drugi poziom dyżurowania. Jeszcze nie musi znać wszystkiego. Wszystkich sztuczek magicznych, jakie się robi. Dobra, następny bronowy post. Nie wiem. Chciałbym jechać w Bronowice. W Kleszczowie. Widzę następny bronowy. Tak. Ale tam jest postój techniczny, więc się w sumie nie muszę zatrzymywać, nie? Nie. I się ładują Bronowice. Chwilę widzą, że się ładują. Ciśniemy, ciśniemy. Może nadrobimy trochę rozkładu.
Dobrze, drodzy Państwo, ale reszty dowiecie się już w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.